Dzień dobry. Tematem dzisiejszego filmiku będzie tworzenie oprogramowania bez płytki docelowej, czyli ARM Fixed Virtual Platform. FVP, czyli Fixed Virtual Platform, służą do symulacji działania rzeczywistego sprzętu, dając możliwość sprawdzenia działania aplikacji jeszcze bez sprzętu docelowego. Znacznie przez to ułatwiają pracę programistom, gdyż pozwalają na skompilowanie kodu oraz debugowanie, zanim sprzęt fizycznie zostanie dostarczony. Prędkości działania porównywane są z rzeczywistym sprzętem i umożliwiają symulację kompletnego systemu, w tym działania procesora, pamięci i urządzeń peryferyjnych. Są one przedstawione w widoku programisty, który daje kompleksowy model, na którym można budować i testować oprogramowanie. Stosowanie modelu systemu reprezentowanego przez FVP to znacznie więcej niż tylko symulator zestawu instrukcji. Dzięki symulacji procesora, pamięci i innych urządzeń peryferyjnych umożliwia działanie takie, jak odbyłoby się na rzeczywistym urządzeniu. Możliwe jest także korzystanie z debugera oraz z wszystkich funkcji w nim się znajdujących. Możemy na przykład przetestować wejścia-wyjścia, wspomniane wcześniej instrukcje, jak również sprawdzić, co w naszej aplikacji mogłoby działać szybciej lub sprawniej. Na stronie ARMA w zakładce Technical Support możemy znaleźć szczegółowe informacje na temat konfiguracji symulatorów FVP, gdzie jest określone szczegółowo, w jaki sposób należy wykonać operacje umożliwiające pracę z nim. Przykład działania modelu FVP zostanie Państwu zaprezentowany na podstawie symulatora procesora STM32F103. Należy najpierw wejść w Option for Target, następnie w ustawienia Debug, a następnie spośród menu wybrać Models Cortex-M Debugger. Wchodzimy w Output. Tu mamy nazwę projektu, w debug. Oraz zatwierdzamy. Po wcześniejszym skonfigurowaniu zakładki Settings możemy całość projektu skompilować. Jak również, jak widać, wykonuje nam się to. Następnie możemy już przejść do debugowania. Jak widzimy, środowisko zachowuje się dokładnie tak, jakby sprzęt był do niego podłączony. Możemy zatem uruchomić już naszą aplikację i zobaczyć jej działanie. Tu możemy zaobserwować, że wyjścia zaświecają nam się kolejno, gdyż program jest napisany w celu uruchamiania odpowiednich wyjść. Oczywiście mamy możliwość dodatkowo podglądnięcia wszystkich zmiennych, tak jakbyśmy byli do sprzętu fizycznie podłączeni. Tak jak wspomniałem wcześniej, takie działanie symulacyjne naszego mikroprocesora daje nam możliwość pracy znacznie wcześniej, zanim ten sprzęt do nas dotrze. Można robić wszelkie próby, można robić wszelkie testy, które umożliwiają nam pracę sprawną i znacznie szybszą. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.